Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Oto słowo Pańskie. Tak nam bardzo trudno, kiedy Bóg nie wysłuchuje modlitw. Wtedy właśnie niewysłuchane modlitwy to jest to, co mamy, żeby Boga oskarżać, żeby w Niego wątpić. To jest ta śmierć, która przychodzi i nas dotyka. Spróbuj sobie teraz na pamięć przywołać wszystkie te modlitwy, które Bóg nie wysłuchał, nie zrobił. A ty ciągle jesteś tu. Zobacz, nie zabiły cię. Chyba ci nie podał węża. Gdyby ci węża podał, już nie żyjesz. Bardzo trudno nam w to uwierzyć. To jest istota chrześcijaństwa. Uwierzyć, że to, co daje Bóg, to, co On dopuszcza, nie jest wężem, nie jest kamieniem, który mnie przygniecie. Że mnie nie zabije. Że Bóg jest tym, który nie pragnie mojej śmierci. Nie pragnie mojego zniszczenia. Nie pragnie mojej szkody, nawet najmniejszej. A więc dlatego nie wysłuchuje wielu moich modlitw. Bo się tak bardzo troszczy o moje życie wieczne. A więc prawdopodobnie mój własny plan, moja wizja świata mi samemu zaszkodzi. To, o co warto prosić tak naprawdę, to o wiarę. To o wiarę, która umie rozeznawać, która umie widzieć w tym, co Bóg dopuszcza, obecność Jego samego.